Halo, halo, dzień dobry, witajcie. Ja jestem Rosa, to jest kolejny odcinek, tym razem na tancerzu. Doekspimy sobie trochę. Levela do tego 40, jak widzę, jest tutaj dosyć puste ekspowisko, także będziemy sobie tutaj siedzieć, będziemy ekspić przez jakiś czas. I pogadamy sobie. Wleciały dwa odcinki poprzednie jeszcze w tym tygodniu, w poniedziałek i w środę. Także polecam sobie obejrzeć, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Tam graliśmy na Tropicielu. W przyszłym tygodniu, albo teraz w weekend najprawdopodobniej będzie stream, także stay tuned, że tak powiem, ale jeszcze do tego dojdą tam jakieś dodatkowe informacje, także tutaj bez obaw, jeżeli będę już robił stream, to na pewno wrzucę chwilę przed jakiś materiał, w którym będę o tym mówił, że będzie za chwilę stream, taki kilkuminutowy albo sekundowy. Także no, może zapraszam do czekania, że tak powiem, jak na razie. Generalnie jeszcze w tym tygodniu wleciał odcinek z Murdered Soul Suspect, także polecam sobie obejrzeć, bo to będzie nowa seria. Taka odskocznia od Margonem na jakiś czas, będzie generalnie zmieniony schemat, nie będzie trzech Margonem w ciągu tygodnia, tylko będą dwa we wtorki i we czwartki, a od poniedziałku do piątku postaram się wrzucać właśnie odcinki z Murdered Soul Suspect, gdyż to będzie nasza teraz główna seria. Kurde, nie pamiętam, jak tutaj rozdawałem punkty. I to jest ten problem. No dobra, dam do siły i tyle. I to jest ten problem. Właśnie, ostatnio pewien użytkownik Mleczucho pytał się mnie o to, znaczy prosił o to, abym powiedział trochę na temat w ogóle tancerza. Mogę generalnie tak delikatnie nakreślić jego działanie, bo jest to postać dosyć ogólnie trudna dla nowych graczy, także nie polecam, jeżeli ktoś nie jest obeznany w grze, bo wchodzą tutaj dwie statystyki w grę i dużo generalnie sposobów, aby zbudować postać, dlatego jest to postać ciężka do ogarnięcia, można ją zrobić na milion sposobów, można go zrobić typowo pod zręczność, można go zrobić typowo pod siłę, można go zrobić trochę pod zręczność, trochę pod siłę i tak dalej, w zależności od tego, jak go sobie ułożymy. Tutaj sekundkę, bo muszę dziawnąć będę. W zależności od tego, jak go ułożymy, tak będzie działał, nie? To trochę logiczne, ale generalnie można go typowo pod siłę wpakować, żeby miał dużo HP i dużo obrażeń. Chyba nie damy rady. No nie gadaj, że padniemy. Chyba, że będziemy mieli szczęście. 8%. Nie mam co, nie mam. 4%. O, daliśmy radę. Można go zrobić typowo pod siłę, dzięki czemu będzie miał dużo więcej HP i dużo więcej obrażeń. Można go zrobić typowo pod zręczność, dzięki czemu będzie miał dużo więcej uniku i dużo więcej szybkiej SA. Lub można go zrobić na zasadzie 2 siły, 1 zręczność, albo 2 zręczność, 1 siły, albo 3 siły, 1 zręczność i tak dalej, i tak dalej. Można go sobie robić na naprawdę ogrom sposobów, w dodatku, jeśli chodzi o umiejętności. Tyle dobrze, że teraz z nowymi umkami zrobili go dosyć przystępnego do ekspienia, bo ma trochę umiejętności obszarowych, także to jest ten plus. Wybaczcie, muszę się napić, bo mi zaschło w ryju. Także można nim sobie na spokojnie ekspić. Jego plusem jest to, że jest bardzo, powiedzmy, znaczy jest dużo możliwości właśnie na zbudowanie go, bo można go zrobić pod albo pod truciznę, albo pod typowo obrażenia fizyczne, albo pod krytyka, tudzież właśnie pod fizyczne, albo można go zrobić pod głęboką ranę, także można się bawić, można go machnąć prosto pod PvP, można go machnąć pod ekspienie, lub można nawet go teraz zrobić fajnie pod tytany, pod elity, pod herosów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, także no jest to bardzo wszechstronna postać, tego słowa mi brakowało. Razem z Tropicielem w sumie są to postaci, które kiedyś rządziły na wysokich levelach. Nie wiem, jak to teraz bywa w sumie, bo nie śledzę tak bardzo gry, ale kiedyś Tropiciel i Tancerz to były właśnie te takie dwie flagówki. W sumie, jeśli chodzi o Tancerza, to dalej tak jest. Widziałem, że sobie bardzo ładnie radzi z niezbyt dobrym ekwipunkiem nawet. Jest w stanie poradzić sobie z Tropicielami, z magami i tak dalej. Także jeżeli ktoś jest obeznany, to na spokojnie może sobie pograć tą profesją
bez żadnych problemów i na pewno będzie sobie ją chwalił. A jeśli ogólnie jest się jakimś graczem początkowym, początkującym i nie ogarnia się jeszcze mechanik i tak dalej, to nie polecam. Naprawdę nie polecam tancerza, bo można go... Dużo osób go chwali, tak jak ja zresztą, a taka osoba sobie zagra i powie, no kurczę, ej, nie idzie mi, on mi cały czas pada, na PvP też mi nie idzie, ta postać jest gówniana, ten kto to mówił, nie ma pojęcia i tak dalej, i ja nie wiem, w ogóle to jest kłamstwo i tak dalej, nie? Ale generalnie właśnie źle zrobiona postać nie będzie działać i nie będzie szło jej pochwalić, ale jeżeli jesteście w stanie ją dobrze zbudować, to naprawdę nie pożałujecie. Także no, to tak trochę o tropicielu, o tancerzu, bardzo ogólnie, super. Bardzo ogólnie, bo można by było o nim powiedzieć dużo, naprawdę dużo, ale no, tak jak mówiłem zresztą w komentarzu, jeżeli to oglądasz, to bym musiał zrobić osobny odcinek na ten temat, osobny poradnik do tej profesji, tak samo jak do reszty, bo jeżeli bym zrobił do tej jednej postaci, to wypadałoby zrobić też do innych, a jest to... No, powiedzmy, dosyć ciężkie do zrobienia, bo musiałbym naprawdę dobrze przejrzeć te wszystkie postaci. Musiałbym poszukać jeszcze dodatkowych informacji do tego, co już wiem, bo nie wiem wszystkiego niestety i nie pamiętam wszystkiego też. Także no nie byłoby to nic prostego. A tak ogólnie, no to proszę bardzo, przedstawiłem ci i oraz reszcie, jeżeli ktoś był zainteresowany, to w jaki sposób działa tancerz poniekąd. Poniekąd oczywiście, bo na pewno dużo rzeczy ominąłem i na pewno w kilku rzeczach się myliłem, chociaż wątpię tutaj. Bo są to raczej takie rzeczy, raczej bardzo, bardzo, znaczy w większości osób znane w sumie, no. Tylko tak jak mówiłem, różnie ludzie mówią, niektórym się podoba tancerz, niektórym nie. Niektórzy dobrze grają, ale tancerz im po prostu nie podszedł i wam powiedzą, że tancerz jest do dupy. A niektórzy sobie będą go chwalić, powiedzą, że to jest najlepsza postać, a niektórzy powiedzą, że to jest gówniana postać, bo po prostu nie potrafią nią grać i tak to niestety też jest. Także ogólnie różnie to bywa z opinią różnych osób, także no to jest generalnie moja opinia i raczej taka bardziej obiektywna niż subiektywna. Oj, to było ryzykowne. Bo zawsze staram się być obiektywny, ale tak jak mówiłem, każdy może mieć inne zdanie na ten temat, nie? No. To by było na tyle, jeśli chodzi o tancerza. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to możecie walić śmiało na sekcję komentarzy i tam pisać. I no. I będziemy ekspić sobie dalej. Tutaj widzę, że się tutaj coś zrespiło. Nie wiem, czy dobrze idę w tamtą stronę. Długo już tutaj nie byłem. Mam dużo rzeczy. To by się przydało sprzedać kiedyś tam. 50%. Doekspimy jeszcze ten level. Doekspimy jeszcze. Bo kurczę, już brakuje tylko 50%, a to jest bardzo mało. Przynajmniej na tym levelu. Bo jak widzicie, tutaj exp leci jak porąbany. Myślałem, kurczę, byłem przekonany, że Wilcze Plemię ma dużo większy poziom. Koło 50. Coś mi się, kurczę, pomyliło. Popieprzyło wręcz. Tam to nie było grupka? No proszę bardzo. To zaraz cię dokończymy, panie. Panie ktoś tam. Dobra, chyba wyczyścili... Nie, jeszcze z dół, trzeba iść na dół. Na dół, a potem pójdziemy na kanion straceńców. Dobrze powiedziałem? Kurczę, straceńców. Mhm. Dobrze powiedziałem. Którędy to się szło? Tędy chyba, nie? Czy nie? Dobrze. Dobra, w ogóle wróciłem do Gwinta, jeżeli ktoś... siedzi na moim kanale trochę dłużej, to... Dawno temu, w zeszłym roku, miałem dostęp do zamkniętej bety w Gwincie. Tam trochę pograłem, niedużo, ale trochę pograłem.
a potem już trochę więcej grałem w otwartą betę. Zresztą są materiały na kanale i są ładnie posegregowane. Jest playlista z zamkniętej bety i jest playlista z otwartej bety, także polecam sobie zerknąć, bo kurczę, gra jest świetna. Jedyna karcianka taka, która mi faktycznie podeszła. I właśnie długo nie grałem, strasznie długo, jakoś właśnie chyba od ostatniego materiału, nie pamiętam kiedy on wszedł. Mogę sprawdzić w sumie, także poczekajcie chwilę, zaraz sprawdzę. A mianowicie ostatni materiał z Gevinta. Ostatni materiał z Gevinta wrzuciłem. Chwila, muszę tutaj go znaleźć, to tutaj doekspimy. O, proszę bardzo. Ostatni materiał z Gevinta pod nazwą Kolejne Przegrane, bo strasznie mi nie szło, wrzuciłem 17 czerwca zeszłego roku. Dzisiaj mamy 9 kwietnia. Także powiedzmy, że trochę czasu minęło. Tutaj chyba znowu mogę dostać w pieprz niestety. Zobaczymy. Pyk, pyk, pyk. 40, 44. Najpierw tego wybijemy. Kurde. Okej, tego powinna trutka dobić. I dokończymy tego. Powinno być git. Tak jest, jest git. No właśnie, z zeszłego roku i od tamtego czasu nie grałem. Dosłownie nic. Także ostatnio sobie wbiłem na właśnie na Gevinta i kurczę, tak się tam pozmieniało. Karty w ogóle wyglądają inaczej, talie inaczej. Moja talia Skojatel w ogóle nie działa. Także jest problem. Teraz nie wiem jak mam tą talię zbudować. Nagram odcinek, będziemy budować razem w sumie. Zobaczymy jak to działa. W ogóle kart mi brakuje, wszystkiego mi brakuje. Dostałem tam kilka beczek w sumie też za udział w grach rankingowych, za koniec sezonu i za coś tam jeszcze. Także chyba, nie wiem, dwie beczki chyba, albo trzy, nie wiem, nie pamiętam, ewentualnie dokupię jeszcze z dwie może, albo trzy. Drogie są strasznie te beczki, także no, 15 beczek kosztuje 70 zł, a to jest, no, dosyć takie, powiedzmy, no, dosyć duża kwota, nie oszukujmy się. A jeśli chodzi o co chodzi? Korneliusz, dzień dobry Korneliuszu, kim ty jesteś? A jeśli chodzi o samą grę, to no też trochę inaczej to wszystko wygląda. Jakąś arenę dodali, coś tam. Kurczę, no jeszcze nie testowałem. Nie testowałem dobrze, będę musiał najpierw sobie wejść na trening, potrenować trochę na tym. Na botach, bo no ciężko będzie. Chyba że zwykłą sobie dam. Zwykłą tą. Jak to się nazywa? Nie będę na rankingu grał na razie, no bo w sumie po co, tylko pogram trochę na normalnych meczach, jakiś tam chyba, nie pamiętam jak to się nazywało, ale tych takich losowych i wtedy pójdziemy znowu sobie na rankingi, no za niedługo wrzucę jakiś tam materiał z tego, myślę, że w weekend będzie się pojawiać albo na zmianę z Margonem, bo jeszcze wiadomo tutaj będzie... Będę chciał dokończyć Murdered Soul Suspect najpierw, a Margonem powiedzmy jest taką serią bardziej poboczną, także będzie na zmianę z innymi pobocznymi, bo to jest jednak gameplay, to nie mam tutaj żadnego... No dobra, niech sobie weźmie to, bo mogę nie dać rady. Nie jest to żadna seria taka let's playowa czy coś, to jest po prostu jakieś tam przypadkowe gameplaye. Ale widzę, że tutaj ziomeczek sobie expi, także nie będziemy mu przeszkadzać. Dobijemy ten level później, kiedyś tam, przy okazji. A ja się z wami żegnam. Zapraszam was do serii z Murdered Soul Suspect, bo kurczę, dobra giera jest, także polecam sobie obejrzeć. A ja się z wami aktualnie żegnam. Zapraszam was do innych i kolejnych materiałów. Szerokości i do usłyszenia.